Kolejne pytanie. Jak dbać o bliznę po cięciu cesarskim? Słuchajcie, prosta sprawa. Tak jak o większość blizn. Opatrunek zostanie ściągnięty, powinien zostać ściągnięty 6-8 godzin od wykonanego cięcia cesarskiego, chyba że jest to taki specjalny opatrunek, są zalecenia, żeby był dłużej, no to wiadomo. Tak, ależ standardowo 6-8 godzin po wykonanym cięciu cesarskim opatrunek jest ściągany, wy jesteście uruchamiane w szpitalu, wracacie do domku, jak sobie radzić z tą blizną? Po prostu myjemy ją wodą z mydłem, najlepiej, jeżeli to będzie takie, wiecie, naturalne, szare mydło, myjecie sobie rączką, pyk, i po prysznicu wycieramy, osuszamy. Nie trzyjcie, bo sobie podrażnicie, tylko dotykiem. Ważne, żeby to był ręcznik inny niż ten, który jest do całego ciała. Może to być jakiś mniejszy ręcznik, a najlepiej, gdyby był to ręcznik papierowy, bo wiecie, na tych zwykłych ręcznikach, no to osadzają się bakterie, tak? Wycieramy się w różnych miejscach, więc najlepiej, jeżeli jest to ręczniczek papierowy, no bo wiecie, urywacie sobie, jest czyściutki, fajnie, także... Także ręcznik, najlepiej ręcznik papierowy, osuszamy i dużo, dużo wietrzymy. Wietrzymy blizny, nic tak nie leczy blizn jak powietrze, każdej jednej. Także dużo wietrzymy. I teraz tak, będziecie miały szwy założone, albo rozpuszczalne, albo nierozpuszczalne. Te rozpuszczalne, no to one same się rozpuszczą, tylko musicie dać im czas, bo to nie nastąpi w przeciągu 2 tygodni. Tylko zdecydowanie dłużej będzie to trwało, 3-6 miesięcy nawet, tak? Także spokojnie. Ale jeżeli będzie tak, że te szwy gdzieś Was będą ciągnąć, one często ciągną na rogach blizn, to możecie poprosić swoją położną środowiskową, żeby zobaczyła i ewentualnie ten szew ściągnęła, jeżeli oczywiście ta blizna będzie już zagojona. Natomiast te szwy nierozpuszczalne, to ściągamy między 7 a 10 dobą od cięcia cesarskiego. Najczęściej właśnie zrobi to Wasza położna, która będzie przychodziła do domku, albo w przychodni. Nie? Też Wam bez problemu powinni ściągnąć te szwy. I ja też, co zalecam swoim pacjentkom, wizytę u fizjoterapeuty uroginekologicznego po porodzie i po porodzie fizjologicznym i po porodzie drogą cięcia cesarskiego. Tutaj przy tej bliźnie chodzi o to, żeby ją mobilizować. Fizjoterapeuta Was nauczy tego masażu mobilizacji, to będzie działało przeciwwzrostom, nie będzie Was tak bolała ta miednica mniejsza. Wiecie, wzrosty bliźni, jeszcze jak ktoś się choruje na endometriozę, to nic fajnego, bo ta endometrioza może też osiąść w tej bliźnie, w tych właśnie wzrostach. Także dbamy o siebie i ładnie, pięknie po wszystkim idziemy do fizjo. Najlepiej, słuchajcie, bo teraz ci fizjoterapeuci są uroginekologicznie są dosyć oblegani, zresztą jest to specjalizacja, która dopiero gdzieś tam, wiecie, wychodzi na zewnątrz, więc dużo pacjentek się zgłasza, więc najlepiej dzwonić, umawiać się po przyjściu do domku. Tak? Nie trzeba czekać całego połogu, wręcz przeciwnie, z blizną im szybciej zaczniemy działać, tym lepiej. No i słuchajcie, no i musicie zadbać o dietę. Dieta bogata w białko, kolagen, witaminę C. I to są takie najważniejsze rzeczy, tak? Czyli przemywamy wodą z mydłem, osuszamy ręcznikiem papierowym i szwy ściągamy między 7 a 10 dobą, chyba że są one rozpuszczalne, zostawiamy. No i koniecznie idziemy do fizjoterapeuty uroginekologicznego zadbać o siebie, okej? Wiecie, szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. No nie ma innej opcji. Wszystko też, a nie, przepraszam, jeszcze jedno pytanie, bo ja sobie je zostawiłam na koniec. Jakie mogą być powikłania po cięciu cesarskim? Słuchajcie, no trochę ich jest. Cięcie cesarskie, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest poważna operacja. Także trochę tych powikłań jest takich też jak po prostu po innych operacjach. No może być
to wszelkiego rodzaju zakażenia, bo zakażenie pęcherza moczowego związane z założonym cewnikiem, zakażenie rany pooperacyjnej, może dojść w ogóle do uszkodzenia pęcherza moczowego, do uszkodzenia jelita. Różne rzeczy się dzieją. Mogą być powikłania zakrzepowo-zatorowe, powikłania związane z samym znieczuleniem. Często pacjentki się skarżą na tak zwane bóle głowy popunkcyjne. Może Wam mówiły koleżanki, że po cięciu cesarskim miały taki duży ból głowy, nic nie mogły robić w szpitalu, tylko leżeć na płasko. No, czy to możemy jakoś leczyć? Możemy, jeżeli naprawdę nic takiej mamie nie pomaga, my wtedy tam zalecamy właśnie leżenie na płasko. Dzidziusiem zajmuje się personel medyczny, bo często mamy nie są w stanie. Zalecamy picie Pepsi, to dziwne co, ale tak, to też wtedy pomaga. I podajemy leki przeciwbólowe, a jeżeli to nic nie działa, to wtedy lekarz anestezjolog proponuje założenie tak zwanej łaty i w trybie praktycznie natychmiastowym jest poprawa waszego samopoczucia. Na czym polega założenie łaty? Nie wiem, czy to mówić. Bo wiecie, ten popunkcyjne bóle głowy biorą się często stąd, że przy znieczuleniu, tam w zależności od tego, jaką igłą, to mamy większy jakby wypływ tego płynu mózgowo-rdzeniowego i żeby sobie i po prostu lekarze nakłuwają, raz jeszcze podają w przednie miejsce, żeby to uzupełnić, żeby to tak nie bolało, żebyście mogły dobrze funkcjonować. Nie? Na tym to polega. I mówię, wtedy no najczęściej natychmiast jest poprawa, chociaż kobiety często się bronią przed tą łatą. A może niepotrzebnie, bo no bo po co się tak męczyć, nie? Aha. I często też po cięciu cesarskim, żebyście się nie przestraszyły, pozostają siniaki. Tak jak jest blizna, tak tu nad tą blizną jest pełno siniaków. Jest to związane właśnie z tym rozciąganiem skóry, zakładaniem hegarów, żeby sobie przytrzymać, wyciąganiem dziecka. Także to jest też normalne. One znikną, nie bójcie się. No i tyle. I to już są, teraz to już są wszystkie pytania, także dzięki bardzo. Gdyby coś jeszcze było niejasnego, to zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Dzięki bardzo, trzymajcie się.